Je się coraz więcej w domach. Ludzie przygotowują się bardzo solidnie do przygotowania posiłków w domu. Robią z tego taką wielką celebrację. Dzięki temu też, że mamy coraz większej i programów kulinarnych i jakby takiej promocji tego, co domowe i zdrowe i przygotowane samodzielnie. Więc to jest dosyć fajne. Myślę, że takie zbliżające do siebie i podtrzymujące jednocześnie relacje rodzinne. Aktualnie odnotowujemy dwa takie bardzo ważne trendy istniejące na polskim rynku. Jeden z tych trendów, co bardzo nas cieszy, jest to taki powrót do tradycyjności, do tego, co dawnej i gdzieś tam sprawdzone przez nasze babki i prababki. Bardzo fajne przyprawy, o których zapominamy, na przykład kasza gryczana, która też gdzieś tam odeszła w niepamięć i takie zdrowe produkty, które są w 100% polskie i fajnie gdzieś tam je odnowić. A drugą taką tendencją jest to, że ludzie coraz bardziej czytają etykiety, co nas bardzo cieszy, ponieważ są coraz bardziej świadomi i rzeczywiście producenci muszą się teraz nieźle nagłowić, żeby sprostać ich wymaganiom. I ten powrót, tylko ta tendencja sięgania po to, co zdrowe, po to, co gdzieś tam chwalone na tym rynku healthy jest coraz modniejsze i ludzie czytając te etykiety wybierają bardziej takie wyśrubowane wędliny, które sprostają ich wymaganiom. To są dosyć dwie fajne tendencje, które się, pomimo tego, że są diametralnie różne, nie wykluczają i sprawiają takie urozmaicenie na naszych polskich stołach. Produkcja aktualnie jest na tyle wysoka, że nam jako zwykłemu konsumentowi bardzo często ciężko rozpoznać czy ta wędlina jest naturalna, czy nie i jak wiele chemii w sobie zawiera. Najbardziej miarodajne informacje na temat produktu zawsze znajdziemy na etykietach, a producent powinien być na tyle rzetelny, aby poinformować nas o wszystkich składnikach zawierających w produkcie, a dlatego jeśli Państwo lubią zdrową żywność albo lubią wiedzieć to, co jedzą, najlepiej sprawdzić i czytać ich zawartość. Największym czynnikiem tego, jak wędliny się sprzedają, jest ich sezonowość. My bardziej wybieramy wędliny pod kątem tego, w jakiej porze roku, czy też na co jest aktualnie sezon. Inne wędliny sprzedają się w okresie letnim, gdzie króluje grill i kiełbasy cienkie, a jeszcze inne w sezonie zimowym, czy też choćby w jesiennym, gdzie dzieci idą do szkół i bardziej nastawiamy się na parówki i wyroby, które można łatwo pokroić na przykład na krajelnicy i podać choćby dla kanapki. I to jest rzeczywiście bardzo ważne i na tym głównie bazuje nasz polski rynek.